Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki jest stowarzyszeniem skupiającym organizacje działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego. Jest organizacją autonomiczną, niezależną od organów administracji państwowej, organów samorządowych i organizacji politycznych. Podstawowym celem forum jest integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych, promowanie działalności organizacji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchu samopomocowego, upowszechnianie współpracy pomiędzy organizacjami samopomocowymi, krajowymi i zagranicznymi, reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych i organizacji osób niepełnosprawnych wobec władz państwowych i samorządowych, podejmowanie innych działań wspierających pozarządowe organizacje samopomocowe. Oto co mówiła o początkach założenia forum pierwsza prezes organizacji, pani Teresa Estko. I wtedy oni była potrzebna ocena tych środowiska osób niepełnosprawnych i urzędnicy nas sobie, jak kogo znali, to sobie dobierali, prawda? I najczęściej to był Związek Niewidomych, Związek Głuchoniemych, bo to są stare organizacje. A te inne były tak, wiesz, dobierane od chodu. I myśmy się zbuntowali i powiedzieli, że nie chcemy tego, że my sami będziemy się reprezentowali. Wcześniej ten wiceprezydent Wojciechowski próbował założyć takie forum, natomiast mu to nie wychodziło. On trzy razy próbował założyć to forum, mu nie wychodziło. No i wtedy u dyrektora w Urzędzie Wojewódzkim było zebranie i tam była propozycja właśnie tego, że mamy to oceniać, te organizacje osób niepełnosprawnych i oni będą wyznaczali, zapraszali organizacje, które one chcą. I wtedy myśmy, ja i Małgosia Burgowska, ja powiedziałam nie, a Małgosia mnie poparła. I ówczesny wojewoda Cichocki zaproponował właśnie to, żebyśmy się zrzeszyli. Iwo Ziron, wtedy był dyrektorem Cioczek, to spotkanie takie i stąd wyszła ta idea powstania forum. No i wtedyśmy, wiesz, siedli i pierwsze jeszcze miał Zbyszek Drążkowski, pamiętam, tam w tym wszedł jako fundacja, no ale później Zbyszek się z tego wycofał i wszystko zostawili mnie. No i myśmy siedli, uchwaliliśmy ten statut, pamiętasz, i później był problem z zarejestrowaniem tego statutu. Szybko się udało go zarejestrować. Nie wiem, czy masz ten pierwszy statut, jak on był na maszynie pisany, ręcznie poprawiany tam i ten. Chyba nie ma. I wiesz, no i później myśmy ten wybrali zarząd, no i wybraliście mnie. No, przez te 5 lat, dokąd miałam siłę, no to prowadziła mi swoje stowarzyszenie i to forum, no ale kiedy powiększą się nasze województwo, o dawne województwo zamojskie i chełmskie, no stwierdziłam, że ja nie dam rady, bo to trzeba w teren wyjeżdżać. Tu w tym czasie mnie choroba kładła, ty mi pisałaś programy i przyjeżdżałaś po mój podpis. No i w końcu stwierdziłam, że przecież nie ma sensu ciągnąć, dlatego skróciłam tą kadencję i przekazałam ci rządy nad forum, no i dobrze, wybrałam dobrą następczynią, bo tyle lat to ciągniesz, także wiesz. Forum zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 28 kwietnia 1994 roku. Założycielami było 10 organizacji.
Członkiem wspierającym była Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Lublinie. Zmieniały się osoby odpowiedzialne za kierunek działań i pracę organizacji. Niestety kilka osób już odeszło i nie mogą uczestniczyć w spotkaniu z okazji jubileuszu 25-lecia. Te lata 90. jeszcze, bo przecież jakoś tak zaczynaliśmy. I później 2000. To ci wolontariusze to byli młodzi ludzie, studenci, którzy przychodzili się uczyć, ale oni mieli taki zapał, oni mieli taki potencjał energii, oni w ogóle jak przychodzili, żyli problemami naszych dzieci, wymyślali różne rzeczy. I tak na przestrzeni tych wszystkich lat te dzieciaki się zmieniały, bo to są nowe pokolenia. Pojawiły się inne możliwości. Dzieciaki wchodziły w jakieś inne programy unijne. Od początku studiów tak jakby byli nastawieni na robienie karier. Tych dzieciaków było coraz mniej. Oczywiście utrzymujemy, ja mam kontakt z dwójką wolontariuszy, z trójką. Z tych wielu lat, gdzie już mają też swoje rodziny, często wyjechali gdzieś w Polskę. No i też miło wspominają. Mówią też, że to bardzo dużo im dało, taka praca tej wczesnej młodości w późniejszym życiu. Inaczej patrzą na problemy ludzi. No i tylko możemy się porozumiewać w ten sposób, co u nas słychać, bo każdy już odszedł w swoje życie, w swoje problemy. Między rodzicami taka większa więź była niż później. Więcej mogły z sobą, więcej rozmawiały, kontaktowały się więcej. Teraz są czasy takie, że każdy pozamykał się w domu, siedzi w domu. Wcześniej było to zupełnie inaczej. I była taka inna podejście. No każdy, pani Ludowska potrafiła to kierować nami, potrafiła nam pomóc, mogliśmy się zwrócić do niej ze wszystkim, z każdym problemem. Zawsze pomogła, zawsze to powiedziała. Może ta pomoc była ceniona dosłownie. Ja pamiętam, że w zasadzie roboty społecznej to nie fajnie uczyła, mimo że fajnie jest od wielu lat młodsza. Przecież te wszystkie projekty, to wszystko, co w tej chwili my piszemy, to jest pani mnie nauczyła tego. Bo najpierw przyglądałam się, a potem zaczęłam sama pisać. To była moja organizacja w Powijakach. Tylko żyło się ze składek, bardzo skromnych składek i małej liczby członków. To jest po pierwsza sprawa. Bo po prostu nie było zachęty i nie było działania. Później zorganizowali, patrząc na wszystkie zadania, które pani robiła. Ja tego warsztatu rozwijania organizacji pozarządowej dobrze w oni się nauczyłam. Bo wskazała mi pani, że można pisać projekty. I zaczęło się od drobnych projektów, które zaczęłam pisać, otrzymywać. Doszłam aż do ASOS-u. I dzisiaj mamy zasięg dosyć duży i mamy 10 tysięcy członków. Dzisiaj już pisaliśmy programy do prezydenta, do marszałka, do strony, ale to, że w zasadzie mój ten drugi rozwój osobowościowy, to się za osobowościowy, to się zaczął od iPhone'u. Tam się zaraziłam działalności społecznej i własnego rozwoju. Dzisiaj mam na działce mam tablet, a komputer, laptopa i w domu mam. I tu mam przenośnego. No kojarzy mi się z organizacją, do której przyszłam z wielką ochotą i z wielką nadzieją, dlatego że mnie osobiście imponowało to, że ma taki duży zasięg. Że to jest, że zrzesza osoby z całego województwa, że jest też kontakt z sejmikami w Polsce, z innymi sejmikami i
przez to łatwość oddziaływania na władze Warszawy. Bo jakkolwiek pracowałam wcześniej w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących i też to było stowarzyszenie, które działało na całą Polskę, ale tak głównie powiedziawszy, no to w zasadzie ten region Lubelszczyzny obejmowaliśmy swoim działaniem. A tutaj wstępując po prostu jako organizacja, Stowarzyszenie Bliżej Świata do Lubelskiego Forum, czułam ten rozmach taki i czułam, że można niejedną sprawę po prostu załatwić, przebrnąć, mając właśnie takie zaplecze w postaci poparcia Lubelskiego Forum. No, naprawdę, to trzeba przebudować świadomość społeczeństwa. A myślę, że tą świadomość przebudowują dobre przykłady. I znamy takich uczniów, którzy są w integracji, którzy odnoszą sukcesy. Znamy takich sportowców, którzy pomimo swojej niepełnosprawności zdobywają pierwsze miejsca. I myślę, że to odbudowywuje po prostu taką przebudowuje świadomość społeczeństwa. Ale pamiętam pierwsze chwile, kiedy na spotkaniu organizacyjnym, które gdzieś tam się odbywało, już też nie pamiętam gdzie, poznałem Ciebie i to były te pierwsze momenty, kiedy nabieraliśmy do siebie zaufania. Bo tak to jest na początku, kiedy się nie zna człowieka, gdzieś się go po raz pierwszy. No i próbuje się nawiązać jakiś kontakt. To ten moment dobrze pamiętam, bo było to na Alei Piłsudskiego, nasze pierwsze miejsce, siedziba, gdzie mieliśmy jeden pokoik. Oczywiście nie był to pokój dostępny dla mnie, ale po pierwszych próbach dostosowania tego pokoiku z drugiej strony dostępu poprzez wykonanie pochylni udało się udrożnić drogę na tyle, że mogłem sobie swobodnie dojeżdżać do tej pracy. Pamiętam również moment, kiedy zdobyliśmy, znaczy to Ty zdobywałaś, bo ja nie miałem żadnego doświadczenia, pierwszy sprzęt, wyposażenie, pierwszy telefon, pierwszy komputer, pierwszą drukarkę, potem pierwszy aparat taki elektroniczny, cyfrowy, tak na dyskietki. To były fajne chwile, bo jak mówię, poznawaliśmy się i próbowaliśmy coś zrobić, żeby reprezentować organizację z terenu województwa lubelskiego. Bo taki był główny cel i założenie, żeby przekonać władzę do tego, żeby nie rozmawiali ze wszystkimi, tylko z reprezentacją, co jest dużo łatwiejszą sprawą. No i wywieranie nacisku nie przez jedną organizację, ale przez kilkadziesiąt ma swoje znaczenie. No, ja nie miałem wielkiego doświadczenia, ponieważ to była moja pierwsza praca po wypadku. Z wykształcenia jestem inżynierem budowlanym, mam wszystkie uprawnienia do projektowania, do wykonawstwa, do nadzoru, więc ja też dziękuję za to, że spotkałem Cię na swojej drodze, że dałeś mi taką szansę do pierwszej pracy, do pierwszego kontaktu, do możliwości bycia kimś. Reprezentacji.
docenili. Tak samo mnie o wszystkich sprawach innych osób niepełnosprawnych wiedzieliśmy. Uczyliśmy się nawzajem tego wszystkiego. No i chcieliśmy w szerokim gronie reprezentować i egzekwować prawa osób niepełnosprawnych, likwidować bariery. No i tak mi się wydawało, że takie były te oczekiwania nasze. Tak. Do tego projektu zachęcił mnie ówczesny przewodniczący zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, pan Marek Wójtowicz. Idź, idź, fajny projekt, poznasz fajne dziewczyny, zobaczysz. No i poszłam, chociaż to nie było dla mnie bardzo łatwe, łatwa decyzja. Miałam czworo dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, Sebastian z porażeniem mózgowym. A mieszkałam na drugim końcu miasta, bo ten projekt był realizowany na Czechowie, ja mieszkam na Wrotkowie. Na Czechowie w piwnicach, pamiętasz, jaki to był lokal pożyczony od spółdzielni. Ale to był bardzo ważny projekt dla mnie, który zasiał ziarenko i to ziarno owocuje do tej pory, tak? Poznałam inne matki. Matki dzieci niepełnosprawnych, dzieci z różną jednostką chorobową, które mi pokazały, że można normalnie żyć. Bo ja myślałam, że jak zapadła diagnoza u Sebastiana, że ja mam tylko siedzieć w domu i patrzeć na moje niepełnosprawne leżące dziecko. Ale jak się później okazało, można pracować, można działać społecznie, można robić coś dla innych ludzi. To był bardzo ważny projekt w moim życiu. Projekt, który wspominam z wielką sympatią, żeby nie powiedzieć z miłością, do chwili obecnej. No, w projekcie Atmosferę, którą stworzyłaś, szansę, którą dał nam Elfon poprzez realizację tego projektu, wykorzystałam. I bardzo się z tego cieszę i bardzo się cieszę z tego, że mogę dalej przychodzić i działać na rzecz Lubelskiego Forum i pomagać osobom niepełnosprawnym. Oczywiście nie opiekuję się nimi fizycznie, tak? Jednakowoż mam świadomość tego, że moja praca tutaj w Elfonie owocuje właśnie poprzez te projekty. Ten pierwszy sprzed kilkudziesięciu już laty i ten projekt dla zdrowia i urody życia. Oczywiście, ja tu bardzo wiele skorzystałam, bo pamiętam na przykład taki moment, kiedy prezes zarządu głównego powiedział, że wtedy, kiedy jakieś takie zmiany nastąpiły, wiesz, że powiedzieli, że my musimy stać się zupełnie samodzielni, oni nie będą jakoś, nie będziemy zrzeszeni. I tu właśnie kiedyś było takie spotkanie. Nie pamiętam, jak to się nazywało. W każdym bądź razie był ktoś. Nie wiem, czy ty myślisz o tym, co to był taki za moment. Mm-hmm. I właśnie ktoś był z władz i powiedział o tym, że nie, że to jest nieprawda. Że jeżeli jest zarząd główny, to my korzystamy, dalej do nich należymy. Natomiast prezes zarządu głównego mówił, że to nieprawda. I pamiętam, że ja wtedy nawet, bo to był ktoś z Warszawy, że ja pisałam nawet do nich i oni mi przysłali pismo na ten temat. I ja wysłałam do zarządu głównego. Także w zarządzie głównym o tym ktoś nie wiedział, a już w forum było wiadomo, że to tak powinno być. Jakie wartości i korzyści dała osobom niepełnosprawnym praca w Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Sejmik Wojewódzki? Dzięki Elfonowi zdobyłem pierwszą pracę, usamodzielniłem się i wyszedłem też na świat do ludzi. Ludzie myślę, że i do mnie. Na pewno nauczyłem się rozwiązywać problemy. Rozwiązywać problemy w takim znaczeniu, że podchodzi do problemów jako do zadań, do rozwiązania, a nie przeszkód, które ograniczają mnie w jakiś sposób. Po co ja to robiłam? Po co ja się z tymi ludźmi tam darłam, szamotałam, no i ile nerwów straciłam mi to. Ale z drugiej strony sobie z kolei myślę tak,
ale gdybym tego nie robiła, to moje życie by było mniej barwne, mniej wartościowe. No i również, jak gdyby udowadniałam wszystkim i sobie, że osoba niepełnosprawna ruchowo jest pełnosprawna umysłowo, że może, wie czego chce, prawda, umie to wyegzekwować i te swoje pomysły realizować. No może ja mam czasu mniej na chorobę, no bo mniej myślałam o tym, co mnie boli, bo dany termin mnie umówione spotkanie, prawda, mnie mobilizowało. Często po mnie, żeście samochodami przyjeżdżali, na pewno dla siebie to bym nie wyszła tego dnia z domu, ale że ja miałam sprawę załatwienia komuś czemuś, prawda, czy środowisku, no to ja się mobilizowałam i szła mi to życie mimo mojej choroby. Jakoś mi tam upłynęło, ja przynajmniej oceniam, że kolorowo, bo nie było tej, prawda, tego zamknięcia się w czterech ścianach, że ja musiałam się, jak wiesz, uczyć na nowo wszystkich przepisów, bo one się zmieniają, więc się nie wycofałam z tego środowiska. I wiesz, to mi dawało naprawdę taką zmęczenie, czasem rozgoryczenie, ale i taką wewnętrzną siłę, że ja coś robię dobrego, że ja jeszcze pomimo choroby potrafię coś dać innym. I czasem tak mówię, ha, jakbym nie zachorowała, to bym tylu wojewodów nie poznała, tyle dyrektorów by działów, tyle prezydentów, bo przez tą moją kadencję w pracy społecznej, no tych prezydentów i wojewodów się co nieco zmieniło, prawda? No. Emocjonalnie podeszłam do tego projektu, bardzo. Każda matka, która przychodziła do tego projektu, była mi prawie siostrą. Długo rozmawiałam o jej dzieciach, o dziecku niepełnosprawnym, o tym, co chcę robić. Bardzo się angażowałam, ale to był też projekt, który dał mi wielkiego powera do działania. I to był świetny projekt dla matek. W tej chwili z niektórymi utrzymuję kontakty przyjacielskie, z niektórymi znajomość. Znam historię dalszą ich dzieci, co robią, gdzie pracują mamy, a część z nich poszła do pracy, część prowadzi działalność społeczną. Są aktywne, a najważniejsze to jest to, że zobaczyły, że z niepełnosprawnością swojego dziecka, z czymś, co w momencie diagnozy podcina nogi, co zabiera ci sens życia, można żyć normalnie. I w tym projekcie matki to bardzo podkreślały. Co bym chciała przekazać? Myślę, że ważnym aspektem jest siła. Siła, która daje działanie, tak? Że upadasz, to trzeba się podnieść. I to jest łatwiej. Trudniej jest, kiedy ci ktoś rzuca kłody pod nogi. Wtedy się trudniej wstaje, ale powstać trzeba, tak? I iść do przodu i działać. Nie można siedzieć w domu i zamartwiać się nad swoim dzieckiem, tylko trzeba działać dla tego dziecka, szczególnie dla dzieci bardzo niepełnosprawnych, które same nie są w stanie powiedzieć, pokazać, zawalczyć o swoje, upomnieć się, powiedzieć o swoich uczuciach, a chcą żyć godnie, tak jak każdy człowiek, tak? I wszystkim matkom dzieci niepełnosprawnych i sobie życzę przede wszystkim siły. Wspólnie podejmowane działania i projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, wymiana informacji, doświadczeń, współpraca przy organizacji imprez, spotkań i konferencji środowiskowych integruje środowisko osób niepełnosprawnych i pomaga w pracy statutowej organizacjom zrzeszonym w forum. Zgodnie z zapisami statutowymi, forum realizuje swoje cele poprzez inicjowanie i realizację projektów. W ciągu 25 lat Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych, Sejmik Wojewódzki, zrealizował 56 różnorodnych projektów. Do ich wykonania zostało zatrudnionych ponad 2400 osób oraz bardzo wielu odpowiedzialnych wolontariuszy. Były to projekty w zakresie działań informacyjnych, poradniczych, doradczych i szkoleniowych,
mających na celu promocję i wspieranie kompleksowej edukacji, rehabilitacji, zatrudnienia, sportu, kultury, turystyki, ekonomii społecznej, integracji oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Wzięło w nich bezpośredni udział ponad 6 tysięcy osób ze środowiska osób niepełnosprawnych. Wszystkie projekty realizowane były przy współpracy organizacji członkowskich Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmiku Wojewódzkiego oraz organizacji i instytucji partnerskich z kraju: Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Kancelarii Prawnej DZP, Akademii Pedagogiki Specjalnej i Organizacji Zagranicznych z Białorusi, Ukrainy, Słowenii, Holandii, Francji i Anglii. Projekty finansowane były ze środków własnych forum, pozyskanych ze składek, darowizn od osób prywatnych, wpłat 1% i dotacji z Fundacji Stefana Batorego, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Edukacji dla Demokracji, środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin i z Funduszy Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Leonardo da Vinci, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu Współpracy Transgranicznej Polska, Białoruś, Ukraina. Ostatnie 3 lata to bardzo intensywna praca forum nad upowszechnieniem zapisów konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i monitorowaniem jej wdrażania. Za swoją działalność Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki otrzymał szereg nagród i wyróżnień. Co mówił o wartościach wyniesionych z współpracy z forum nasi partnerzy z Białorusi i Ukrainy? I ja chcę сказати, подякувати усім. Особливо пані Янкевич, тому що долужити стільки серця, старань і тепла для того, щоб зробити перший проєкт з Україною, це теж нелегко. В нас нема таких можливостей, нема таких навиків, але терпіння вистачає в неї, щоб осягнути, навчити нас і показати приклад, як це можливо діяти, це дуже великий. Думаємо, що співпраця наша, польсько-українська, продовжиться. Думаємо, що ми набралися великого досвіду, ми побачили багато чого того, що ми і не думали побачити, і навчилися того, що ми поки що не можемо навчитися в Україні, навчилися тут у вас в Польщі, і будемо дякувати за цей досвід, переданий директорами осередків, Аліцією Янкевичем, президентом Люблінського форуму осіб неповносправних. Ну, надіємося, будемо сотрудничати з пані Аліцією, з форумом. І, взагалі, спасибо большое, звісно, за підтримку і за ваші, ну, даєте можливість нашим ребятам, інвалідам знайомитися з вашим огромним опытом. І ми ростемо вместе. Спасибо большое. Obecnie prowadzi Centrum Informacyjno-Poradnicze dla Osób Niepełnosprawnych, Biuro Karier dla Osób Niepełnosprawnych, Biuletyn Informacyjny niepełnosprawni.lublin.pl. W ciągu 25 lat 77 organizacji było członkami forum. Obecnie Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki skupia 46 organizacji. Wszystkim organizacjom członkowskim, pracownikom, wolontariuszom, organizacjom i instytucjom partnerskim, darczyńcom, przyjaciołom i nieocenionym wolontariuszom chcemy dzisiaj serdecznie podziękować.